Dzień dobry Państwu, Maksym Wysocki i wracamy do gorących pytań. Naszym gościem jest Pan Michał Gzowski, Rzecznik Lasów Państwowych. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie redaktorze dzień dobry Państwu. A to gorące pytanie do tych gorących pytań: jak pozbawić Rosjan majątku? Nad Zegrzem to jest teraz bardzo mocny temat, ponieważ okazuje się, że po głośnej eksmisji w Warszawie z tak zwanego Szpiegowa jest jeszcze szereg nieruchomości, które zajmują Rosjanie i ambasada Rosji, w tym właśnie ośrodek nad Zegrzem. Na jakich warunkach, jaka jest jego historia, z czym jest ten ośrodek, o tym też opowiemy, ale przede wszystkim właśnie zastanowimy się, jak wygląda status tej sprawy, ponieważ, jak się okazuje, Rosjanie korzystają z niego na bardzo preferencyjnych warunkach. Panie Rzeczniku, może opowiedzmy o tym ośrodku w pierwszej kolejności. Jest to skubianka. Dokładniej rzecz ujmując, gdzie jest ten ośrodek i jak on wygląda, czy jakiego typu jest to, jest to ośrodek? Panie ośrodek w Skubiance, który dzierżawi od lasów państwowych Federacja Rosyjska, rękami ambasady rosyjskiej w Polsce, leży na około 5-hektarowej nieruchomości. Jest to grunt zalesiony, tak naprawdę ośrodek w latach 80. Powstał rękami Rosjan na gruncie, który wtedy pewien towarzysz z pewnym towarzyszem leśnikiem uzgodnili tak i postawili tam takie nieruchomości po podpisaniu umowy dzierżawy na bardzo preferencyjnych warunkach, jak pan wspomniał. Kwota tej dzierżawy na chwilę obecną to jest około 12 tysięcy zł. Od lat 80. Rosjanie bardzo często korzystali z tego ośrodka nad narwią. W bardzo dobrym miejscu, bardzo dobrej lokalizacji. Dziś jesteśmy w momencie, kiedy oczekujemy na wydanie tego środka przez ambasadę rosyjską. Czyli tak, powierzchnia jeszcze raz jaka? Około 5 hektarów 5 hektarów, za 12 tysięcy złotych miesięcznie? Zgadza się. Takie, to wynegocjował tak wspaniałe warunki? Takie warunki zostały określone w umowie kolejnej już dzierżawy w 2009 roku, kiedy jak wiemy, rządziła platforma obywatelska w lasach państwowych. I wówczas rzeczywiście te ceny były bardzo niewygórowane, ale jakby pragnę podkreślić fakt, że mówimy tutaj o kwocie zadzierżawy gruntu, a nie o środka, ponieważ ośrodek są został naniesiony za pieniądze i rękoma Rosjan. No dobrze, ale jakby nie było 12 tysięcy złotych za taki teren, w takim miejscu, no to jest rażąco niska kwota. Przyznaję tutaj panu rację, i dlatego w momencie, kiedy pan dyrektor generalny lasów państwa dowiedział się. O tym fakcie natychmiast podjął decyzję o tym, że rozwiązujemy umowę, umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym, jednocześnie wnioskując do strony rosyjskiej o wydanie tej nieruchomości. No dobrze, to co w takim razie się wydarzy? Czy po prostu nie mogą Państwo wejść, odzyskać tej nieruchomości i już? Kiedy nastąpi to wydzierżawienie? Kiedy się można tego spodziewać i co dalej wtedy? Panie Radio, że nadal oczekujemy na dobrowolne wydanie tego środka przez ambasadę rosyjską, przez Rosjan. Jesteśmy w przededniu terminu, który upływa z końcem miesiąca. W związku z tym pozostało tak naprawdę kilkadziesiąt godzin do oddania tego środka dobrowolnie. Następnie, jeżeli to nie nastąpi, podejmiemy kroki prawne, w tym wypadku wniosek do sądu o zabezpieczenie tej nieruchomości i o eksmisję już według, według nas byłych dzierżawców. Jak na razie Państwo oceniają? Czy będzie to eksmisja dobrowolna, czy będą takie same sceny jak w Warszawie potrzebne? Mamy nadzieję, że do, polubownie nastąpi ta cała akcja. Natomiast no, widzieliśmy już pewne zdjęcia w niektórych mediach, że rzeczywiście Rosjanie pakują. Pewne przedmioty i wywożą je z tego terenu. Natomiast czy nastąpi dobrowolne wydanie tej nieruchomości, tego nie wiemy. Jesteśmy przygotowani na wszelkie okoliczności. Nasi prawnicy są gotowi, czekają w blokach, żeby podjąć kolejne kroki prawne, żeby nie przedłużać tego procesu i jak najszybciej odzyskać tą nieruchomość. Mm -hmm. No, ale. Nie kwapią się do tego, nie ma takich sygnałów, że jednocześnie tak okej okay, opuścimy tę nieruchomość, jak na razie nieruchomość. Jak na razie mówią chyba nie. Jak na razie jest cisza. E, mamy wrażenie, że strona rosyjska po prostu uzna nasze wypowiedzenie umowy za nieskuteczne, ponieważ była ona tak skonstruowana, że po stronie lasów państwowych nie było możliwości jej wypowiedzenia. Natomiast w tym wypadku powołaliśmy się na klauzulę. To teraz, jak to umowa skonstruowana w ten sposób, że nie ma możliwości jedna ze stron jej wypowiedzenia? No, właśnie, była to mam wrażenie taka tendencja, która panowała w latach 2009 i później, kiedy rządzia Platforma Obywatelska, rzeczywiście nasz kraj był wyprzedawany i tak było też w tym wypadku. Zabezpieczona była strona rosyjska, a nie interes lasów państwowych, czyli osoba, która podpisywała tą umowę, tak naprawdę zabezpieczyła stronę rosyjską, a nie własną firmę. 2008-2009 rok, Szanowni Państwo, równi, równiejsi Rosjanie. Wspaniale No dobrze a co w takim razie załóżmy, że wszystko się skończy szczęśliwie, jeżeli nie za kilka dni No to w takim razie za dłuższy czas co dalej z tym ośrodkiem na pewno pozostają w rękach lasów państwowych jesteśmy teraz na etapie inwestowania dywersyfikowania naszych dochodów. W związku z tym, być może zainwestujemy w ten ośrodek i będzie to ośrodek wypoczynkowy Lasów Państwowych udostępniony wszystkim chętnym, bo jest to bardzo atrakcyjne miejsce. A jeżeli będą te, takie potrzeby i konflikt na Ukrainie będzie dalej trwał, z pewnością przygotujemy tam miejsce wypoczynkowe chociażby, albo edukacyjne dla dzieciaków z Ukrainy, po to, żeby no, mogły trochę zażyć normalności w tych trudnych dla nich czasach. No to jest ośrodek takie typu kempingowego taki trochę, to są domki tak takie tam jest kilka budynków letnie. w tym jeden to jest hotel czy, czy też willa domki domki kempingowe rzeczywiście także tam są w liczbie kilku, oraz, budynki gospodarcze, tak więc jest tam kilkanaście na kilkanaście budynków które mogą być wykorzystane w dobrym celu. Za te kilkanaście budynków odremontowanych, to można potem w sezonie niezłe pieniądze w takim razie też zarabiać. Bardzo możliwa, dla nas to nie jest najważniejszy cel. Dyrektor Generalny ostatnio powiedział w jednej z rozmów, że las i leśnicy są na usługach społeczeństwa, bo zarządzamy mieniem publicznym, mieniem społecznym. W związku z tym chcemy, aby każdy, kto będzie potrzebował i miał taką ochotę, mógł skorzystać z tego miejsca. Skoro już w takim razie o tym mowa, jak państwo jako służba mundurowa się odnajdują, jakie mają plany, co robią w kontekście wojny na Ukrainie? Jesteśmy w momencie, kiedy podpisaliśmy porozumienie z wojskami obrony terytorialnej. O szkoleniu proobronnym. Jest to drugie takie szkolenie. Pierwsze było w dwustoleciu międzywojennym, kiedy pierwszy dyrektor naczelny wówczas lasów państwowych, Adam Loret, no, można powiedzieć ojciec polskich leśników, podpisał takie porozumienie z wojskiem i wtedy też leśnicy szkolili się proobronnie. Dzisiaj ten zakres szkolenia dotyczy posługiwania się bronią, dotyczy pierwszej pomocy, dotyczy pewnych taktyk operacyjnych na polu, w tym także w lesie. I też na bazie porozumień naszego ministerstwa, naszego resortu środowiska i Ministerstwa obrony narodowej, 15 tysięcy leśników jest przeznaczonych do militaryzacji, to znaczy w momencie konfliktu zbrojnego. 15 tysięcy osób w zielonych mundurach stanie do obrony naszego kraju. Leśnicy szykują się do wojny. Nie, nie, do, nie, do, nie do wojny, ale lepiej przygotowana w wszelkie okoliczności, a chociażby pierwsza pomoc. Może przydać się każdego dnia, nigdy nie wiadomo kiedy. Zwłaszcza, że leśnicy to też w dużej mierze myśliwi, mają broń, więc rozumiem, że też te szkolenia ze strzelectwa są w tej chwili bardzo. Czy mają być intensywne? Są intensywne. Większość osób ma już obycie z bronią, potrafi się nią posługiwać. Natomiast no tutaj też szkolimy się z użyciem różny, różnej broni, tak? Długiej, krótkiej, automatycznej. Tak naprawdę. No z automatem na dzika to tak? Nie na dzika, ale lepiej być przygotowanym, jak to mówi stare pożegadło. Też pokoju szykuje się do wojny. W związku z tym, no, leśnicy zawsze służyli państwu, zawsze służyli Polsce i Polakom. No tak będzie także tym razem, jeżeli dojdzie do czegokolwiek niedobrego. Miejmy nadzieję, że nie, ale w gotowości powinniśmy być i zawsze być przygotowani ale żeby państwa widzów uspokoić, spacerowicze po lasach mogą czuć się bezpiecznie mimo, że leśniczy ćwiczą strzelanie oczywiście wszelkie szkolenia odbywają się na zamkniętych terenach na strzelnicach wyznaczonych miejscach przy pomocy instruktorów natomiast my dzisiaj kiedy za oknem słońce kiedy przynajmniej weekend majowy zapraszamy wszystkich państwa do tego żeby odwiedzić lasy żeby spędzić tą majówkę na łonie natury Oddychać świeżym powietrzem, no i korzystać pełną piersią z, z naszej polskiej przyrody i z naszej infrastruktury turystycznej, która jest dla Państwa przygotowana. W takim razie, korzystając z tego, że jeszcze nam minutka, dwie zostały, to spytałbym się o wymiar taki bardziej gospodarczy lasów, ponieważ jak wiemy, lasy też służą przede wszystkim do tego, żeby pozyskiwać z nich drewno, ale jednocześnie Państwo jest powrotem i na powrót zalesiają. A teraz, jeżeli ktoś się zastanawia, czy chciałby kupić działkę od lasów państwowych, to chyba trend jest tą w tą drugą stronę, bo słyszałem, że państwo teraz są w trakcie skupowania gruntów, tak naprawdę pod ich zalesianie. Jak to wygląda obecnie? Tak, trend jest zdecydowanie odwrotny. Nie sprzedajemy, a odkupujemy. Jest, jesteśmy w trakcie dużego programu skupu nieruchomości pierwszego tak dużego od wielu lat. Dotychczas korzystaliśmy z niego w ograniczony sposób. Już dzisiaj, czyli tak naprawdę na koniec kwietnia, mamy kupione więcej gruntów niż przez poprzednie 3 lata, więc jest to duży, duży nasz sukces i chcemy, aby lasu było w Polsce jak najwięcej, wbrew temu to się mówi. Chronimy polskie lasy. I zalesiamy je, spowodujemy, żeby były one coraz starsze, w lepszej kondycji, żeby gatunki były coraz bardziej rozmaite. Odchodzimy od tych monokultur sosnowych, czyli tych takich lasów, jak to się przez niektóre środowiska nazywa plantacjami. Chcemy, żeby w Polsce było coraz więcej lasów. To jest nasze główne zadanie. Jak ważny jest to element gospodarki, jeżeli właśnie chodzi o lasy i, i drewno z lasów? To jest 30 tysięcy pracowników lasów państwowych ich rodzin. Dodatkowo dochodzi z do tego sektor drzewny, czyli wszystkie fabryki mebli, parkietów, nawy książek. Jakby musimy wiedzieć, że większość przedmiotów, które nas otacza, pochodzi z lasu, bo jest drewnianych tak w jakikolwiek sposób, czy jest częścią przedmiotów, jest, jest drewno. Jest to surowiec uniwersalny, odnawialny. A do tego dochodzą oczywiście zakłady usług leśnych, więc jest to kilkaset tysięcy osób w Polsce, które żyją z tego, że współpracują z lasami państwowymi. To jeszcze jedno w takim razie ostatnie pytanie. W bardzo w ostatnio miesiąc dwa temu były popularne informacje w internecie, że część lasów planuje opłaty za wstęp do lasów. Czy to jest prawda? Absolutnie dementuje. Lasy są dostępne za darmo dla każdego, w każdym wymiarze. I Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, żeby te lasy odwiedzać jak najczęściej. Mamy przygotowane ścieżki rowerowe, piesze, nawet konne, możemy korzystać z wiad turystycznych, z centrów edukacji leśnej, ze ścieżek edukacyjnych, sensorycznych ścieżek. Naprawdę tutaj infrastruktura jest na najwyższym poziomie jest przygotowana na wszelkie potrzeby także osób niepełnosprawnych często. Tak więc lasy są darmowe dla każdego. Korzystajmy z nich, zapraszamy do zbierania grzybów, już nie owoców runa leśnego, ale ktoś pamiętajmy o tym, żeby korzystając z tych lasów, ich nie niszczyć, zostawić je w takim stanie, jakim je zastaliśmy. co ciekawe, czego nie było jeszcze w prawie niedawno w lasach można nocować, jeżeli ktoś ma takie hobby swoje survivalowe, to jest to od jakiegoś czasu możliwe. Tak dla każdego odważnego od maja ubiegłego roku możemy zaprosić państwa. Do nocowania w lesie. W ramach akcji Zanocuj w lesie. Każda osoba, która ma taką chęć, jest na tyle odważna i, i nie boi się tego, że las to nie pięciogwiazdkowy hotel, że nie ma tam toalety, mogą przyjść dzikie zwierzęta w nocy, a także nie można rozpalić ognia, otwartego ognia. Oczywiście każdego zapraszamy do spróbowania swoich sił. Natomiast ja sam bym się chyba nie odważył, żeby spędzić noc w ciemnym lesie, w gęstwinie. No właśnie, a ale jak z wilkami. Takie... A jak z wilkami? Także mogą się pojawić. Tutaj jakby nie, nie, ma, nie ma rezerwacji konkretnej parceli i pokoju, tylko my wchodzimy do lasu, czyli do domu tych wszystkich dzikich zwierząt i to my jesteśmy tam gośćmi. W związku z tym musimy dopasować się do reguł, które w lesie panują. O kiedyś wilki prawie wyginęły. Teraz rozumiem, że już skutecznie odbudowano ich populację. W Jest ich dość dużo. Jest ich dość dużo to trzeba uważać z tym survivalem w lesie bardzo panu dziękuję naszym gościem był pan Michał Gzowski rzecznik lasów państwowych bardzo panu rzecznikowi dziękuję dziękuję bardzo I dziękuję państwu życzę miłego dnia do widzenia.